Cześć, z tej strony Karda, to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 15, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sianokosami. Kupiłem sobie maszyny do tego mi potrzebne poza odcinkiem, czyli właśnie te tutaj kosiarki marki Kun, o których mówiłem w poprzednim odcinku, że to nie są te, co są oryginalnie w grze, tylko zostały udostępnione na oficjalnej stronie z modami Farming Simulatora. I one są zrobione przez Giant Software, oczywiście w linki do tych kosiarek byłoby się do filmiku. Ale kupiłem sobie również tą tutaj skrabiarkę. Sprzedałem ciągnik Ursus, bo jednak on mi jest niepotrzebny. Zyskałem na tym trochę funduszy, bo jak widzicie, ledwo ich już mam. Właściwie to ich nawet nie mam, jestem na minusie. Kupiłem sobie tą przyczepę samozbierającą też. No i to chyba w sumie będzie wszystko, co kupiłem. A, jeszcze oczywiście pole przecież musiałem kupić, no tak. O, to właśnie tutaj się znajduje, pole numer 28. No okej, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Moim planem na dzisiaj jest skoszenie oraz zgrabienie trawy. Ale żeby nie było nudno, to dzisiejszy temat moich rozmów jest bardzo ciekawy, bo w końcu pojawiły się już oficjalne, czyli od Giant Software, informacje na temat konsolowej wersji Farminga. Uwaga, uwaga, premiera właśnie Farminga 15 na konsolach starej i nowej generacji. Odbędzie się 19 maja. Starej nowej generacji, czyli standardowo PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 i Xbox One. No ale okej. Jest troszeczkę rzeczy do przegadania, więc postaram się to jakoś po kolei wszystko opowiedzieć. Może po pierwsze o pewnej rzeczy, którą na pewno możliwe, że część z was zauważyła, ale w komentarzu pod poprzednim filmikiem o tej rzeczy napisał tylko jeden z moich widzów, czyli Dawid Mazurek. On to chyba jako jedyny zauważył, bo on jedyny to napisał, że na oficjalnej stronie Farming Simulatora w zakładce Info, wiecie, jak kiedyś w Infie były wszystkie te maszyny, jakie będą w farmingu, kiedy ta gra wychodziła na komputery osobiste, czyli na peceta, to teraz są zakładki wersji na nowe konsole i na stare konsole. I właśnie w zakładce na nowe konsole, w maszynach, pojawiły się trzy nowe maszyny. Mianowicie New Holland LM742 i jest to ładowacz teleskopowy, coś jak... To jest, o, coś takiego, tylko że marki New Holland. Pojawił się też New Holland W170C, czyli to jest właśnie taka ładowarka kołowa, no. Ja na to mówię ładowarka przegubowa, ale to tam... To ja tylko tak na to mówię. I to jest takie coś tylko, że marki New Holland, oraz pojawiła się jeszcze jedna maszyna, czyli Amazon Pantera. A wiecie, jeżeli gra się w 13, to wiecie, co to jest Amazon Pantera. To jest właśnie ten samobieżny, duży opryskiwacz. Właśnie marki Amazon, w tej grze go zabrakło, wiele ludzi pisało właśnie, że dlaczego to, narzekało na to, że w tej grze tego nie ma. No ale w końcu jednak ta maszyna będzie w wersji konsolowej na nowe konsole, czyli na Xbox One i PlayStation 4, te właśnie trzy nowe maszyny zostaną dodane. Na PC podejrzewam, choć nie jestem pewien, te maszyny też zostaną dodane w patchu po premierze właśnie wersji konsolowych. Możliwe, że właśnie te maszyny też do wersji na PC-ty zostaną dodane, tylko że w jakimś patchu. Ale mówię, nie jestem pewien tego. Niestety gorzej o wiele jest z wersją na stare konsole, czyli PlayStation 3 i Xbox 360. Bo po pierwsze, nie będzie tam multiplayera. Więc jeżeli macie zamiar kupować na stare konsole Farminga, to liczcie się z tym, że w multiplayer sobie nie pogracie. Bo niestety multiplayera właśnie w tej wersji nie będzie. Jest to troszeczkę dziwne, trochę głupie ze strony Giant Software, że oni czegoś takiego nie zrobili, ale nie wiem, może chcieli właśnie w ten sposób, żeby ludzie kupili więcej farmingów na nowe konsole, bo może na tym więcej zarabiają, albo po prostu nie mieli czasu, albo ludzi, żeby zrobić ten moduł multiplayer z wersji farminga na te stare konsole. Nie wiem, dlaczego to zrobili, no ale trudno. Na nowych konsolach multiplayer będzie, ale na starych niestety go zabraknie. Również głupim ruchem ze strony Giant Software jest pozbycie się kilku maszyn w wersji farminga na stare konsole. A mowa tu chociażby nie sprawdzane z wszystkich, ale z tego co pamiętam, to zabraknie ciągnika właśnie Ursus. Będą te pozostałe maszyny marki Ursus, ale ciągnika Ursus zabraknie. Będzie ten Steyr
Czekajcie, gdzie ten sztair jest. Ten sztair będzie, ale tego już zabraknie. Zabraknie również tego kombajnu marki Case, co ja go teraz posiadam, czyli tego kombajnu Axle Flow nie będzie. Niestety jeszcze chyba paru innych maszyn, między innymi paru przyczep marki Krampe nie będzie. I jeszcze jakichś tam innych maszyn wyleciało mi teraz z głowy jakich. Zresztą link w opisie do filmiku macie zarówno do informacji o wersji konsolowej Farming Simulatora na blogu cdp.pl, na oficjalnej stronie Farminga oraz na stronie gamers.pl, czyli to jest taki news, który ja sam pisałem, bo jak wiecie, na tej stronie jestem redaktorem. Ale macie też, będziecie mieli też linka do tych zakładek info z maszynami na oficjalnej stronie, żebyście sami sobie mogli zobaczyć, jakich maszyn może zabraknąć w konsolowej wersji Farminga, na tej starej wersji, czyli na PlayStation 3 i na Xbox 360. Czyli 19 maja, no żaden zwiastun się nie pojawił, pojawiło się tylko 5 nowych screenów. No ale w sumie nie pokazują one nic takiego ciekawego, nic nowego. Grafika raczej, no na moje oko grafika nie została poprawiona niemalże w ogóle. A szkoda, bo według mnie właśnie powinni oni troszeczkę polepszyć tą grafikę na konsolach, no niech już będzie tej nowej generacji, i później wypuścić patch na komputery, który również właśnie na PC tak by poprawił tą grafikę. A niestety Jump Software się trochę leni. Żadnych informacji o tym DLC Holmer się nie pojawi, o którym kiedyś tam mówiłem. No i właśnie w końcu te informacje zostały ujawnione. No, wcześniej oni mówili, że wersja konsola Farminga wyjdzie na początku 2015 roku. Ale według mnie maj, no to nie jest początek roku, to jest pierwsza połowa, okej, ale to nie jest początek roku, więc zapewne chcieli wcześniej wypuścić, ale prace im się pewnie przedłużyły im się prace. No, pole nie jest duże, więc w miarę szybko mi zajęło tutaj skoszenie jego. Dobra, zrobione. Wracamy na farmę. W sumie nawet już niedługo się powinien pojawić nowy patch do Farming Simulatora. Oczywiście właśnie w wersję na komputery. Niedługo, czyli strzelam, że za 2 tygodnie, 3. Najdłużej miesiąc, bo ten patch został zapowiedziany przez Jump Software. Też o nim kiedyś tam mówiłem. Ma on właśnie dużo rzeczy poprawić, naprawdę dużo, więc to będzie taki bardzo duży patch, a przynajmniej na to liczę. Teraz idziemy zgrabić. Tego właśnie pola tutaj jeszcze nie zaorałem, ani nic, bo wciąż się zastanawiam, czy tej słomy nie zabrać, czy mocno zbierającą i już ją wysypać dla krów, ale to jeszcze się zastanowię później. Mam nadzieję, że tej trawy będzie dużo, bo jak już mówiłem wcześniej, mam zamiar ją wysypać w biogazowni, zrobić z niej kiszonkę i zarobić na tym na maszyny, które mi się przydadzą w hodowli krów. Znaczy, myślałem też, czy po prostu póki co tym krowom nie dać samej trawy. Oraz, bo mam właśnie tą szczepę zbierającą, samej trawy oraz tej słomy troszeczkę zebrać z pola i im wysypać. I to już produkcja będzie chyba na 20 czy 30% tej produkcji będzie wtedy. Więc nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię. Bo to w następnym odcinku zajmę się zbieraniem tej trawy. A nie, w sumie nie, to bez sensu, bo i tak nie ma pieniędzy, żeby je kupić. Czyli ta trawa wyląduje najpewniej jednak w biogazowni.
ciekawe, dlaczego właśnie John Software postanowił dodać te dwie maszyny New Hollanda, czyli ten LM742 oraz W170C, czyli ten ładowacz teleskopowy i tamta ładowarka przegubowa. Nie wiem, po co oni to dodali, skoro już są właśnie odpowiedniki tych maszyn marki Liber. Ja rozumiem, że dodali tą Amazon Panthera, bo w sumie tego jednak mi w tej grze troszeczkę brakowało. To się w sumie nie aż tak bardzo, ale no jednak to dziwne było, że tą maszynę zabrali. Więc to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że ją postanowili jednak dodać. Ale po co tam te Nicholandy dodawali, to słuchajcie, powiem wam, nie mam pojęcia. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, inne maszyny, żeby dodali. Na przykład sieczkarnię marki Nicholand, a nie właśnie cały czas tą Chrome. Jakby właśnie sieczkarnia marki Nicholand, to by było bardzo fajnie. Mogli też dodać tą kosiarkę marki Chrome, wiecie, tą samobieżną koszarkę, co była w Farmingu 13, ile ona miała, chyba ponad 13 metrów szerokości tam roboczej miała, więc to też by mogli dodać, bo zabrali, nie wiem dlaczego, ale oni właśnie wolą dodać jakieś maszyny, które szczerze mówiąc nie wiem po co to jest w ogóle. A się fajnie, że dodadzą i mam nadzieję, że nie tylko na tej konsoli nowej generacji, tylko również dodadzą to na komputerach w patchu którymś tam. A i właśnie te trzy nowe maszyny oczywiście w wersji na stare konsole się nie pojawią. Nie wiem dlaczego ten John Software tak strasznie pojechał po tych konsolach starej generacji, strasznie ograniczył ich zawartość. Ja rozumiem, jeżeli na przykład grafika by była gorsza, wtedy to ja jestem w stanie to zrozumieć, bo naprawdę te stare konsole to są do dupy. Jak popatrzeć te najnowsze gry, jakie na nie wychodzą. Nie wiem, taki Call of Duty Advanced Warfare, Battlefield Hardline albo Middle Earth Shadow of Mordor, to one, z tego co patrzę na konsole starej generacji, to wyglądają naprawdę gównianie, ale nie mają ograniczonej jakiejś zawartości. Nie wiem, mówię, albo oni mieli za mało czasu w tym John Software, albo za mało ludzi, żeby to zrobić i się jakby nie wyrobili, albo właśnie chcieli troszeczkę, żeby ludzie więcej kupili tej wersji na nowe konsole, bo na nich może więcej zarobią czy coś. Tak więc zajrzyjcie do linku w opisie do filmiku, tam znajdziecie wiele, wiele ciekawych rzeczy, informacji. Jak wyjdzie najnowszy trailer, bądź nowe informacje na temat wersji konsolowych Farminga, albo nowym DLC do Farminga, to oczywiście jak zwykle was o tym poinformuję, tylko wiecie, że ja te odcinki przecież zawsze wstawiam w niedzielę, na przykład informacja się pojawi w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, no to u mnie na kanale to nie to jest, że ja o tym nie wiem, ja o tym wiem, tylko no ja zawsze wstawiam te odcinki w niedzielę, więc i zawsze będę je wstawiał w niedzielę, więc jeżeli się informacja pojawi we wtorek, w środę, to nie, że ja nie wiem o tym i nie wstawiam w filmiku, tylko po prostu ja wiem o tym, ale standardowo chcę o tym opowiedzieć w niedzielnym odcinku. Na swoim save'ie trawę miałem zasianą na tym polu, o, teraz to się patrzę na wprost, czyli to jest pole numer 33. No i ono jest dość duże, ale dla mnie na te maszyny jest zbyt duże i zbyt drogie. I tak już mówię, słuchajcie, poza odcinkiem kupiłem sobie te wszystkie maszyny i to ledwo co mi starczyło, tysiąc ileś mi tych euro zostało i teraz jest minus te 996, bo pracownik mi trochę coś tutaj zużył. I wiecie, te koszty utrzymania maszyn też poszły i dlatego mam teraz status na minusie, ale mam nadzieję, że w biogazowni się odkuję. Najwięcej mnie właśnie kosztowało te pole oraz tamta przyczepa samozbierająca, bo one ponad 50 tysięcy kosztowało, no ale to już jest troszeczkę porządniejszy sprzęt i bardziej wydajny. No, zrobione. Okej, okay, tak więc w tym odcinku to już by było wszystko. Zajrzyjcie właśnie do tych linków w opisie do filmiku, jeżeli to co wam powiedziałem wam jeszcze nie wystarcza.
W następnym odcinku zajmiemy się zbieraniem tej trawy, przyczepą są zbierającą. Tak więc piszcie właśnie w komentarzach do filmiku, co wy sądzicie o wersji konsolowej farminga, czy wam się podoba, co sądzicie o tych trzech nowych maszynach dodanych, co sądzicie właśnie o tym, że Jan Software kompletnie pojechał konsolę starej generacji i co wam tam jeszcze się nasunie. Podzielcie się waszą opinią ogólnie o tej wersji konsolowej. Okej, więc dzięki za oglądanie, cześć.